Tak, a w naszym studiu zapowiadany gość, pan Marcin Walkowiak, społeczny opiekun zabytków. Witam pana. Dzień dobry, kłaniam się. No właśnie, wraz z panem Marcinem będziemy za chwilę wołać biada. Biada tym, którzy niszczą nasze zabytki, biada tym, którzy niszczą pomniki, takie jak Pręgierz. A takich sytuacji niestety w naszym mieście w ostatnim czasie nie brakuje, ale być może będzie ich mniej właśnie dzięki społecznym opiekunom zabytków. Jest ich 8. My dzisiaj właśnie w studiu gościmy jednego z nich. No właśnie, na czym polega praca społecznego opiekuna zabytków? No właśnie, nie jest to rozszerzenie służb porządkowych w żaden sposób, także od tego, żeby zajmować się bezpieczeństwem na ulicach, także bezpieczeństwem obiektów zabytkowych, do tego służy policja, straż miejska czy służby ochrony. Natomiast funkcja społecznego opiekuna zabytków rozszerza czy uzupełnia działalność służb konserwatorskich, czyli wojewódzkiego konserwatora i miejskiego konserwatora. Po prostu służby są za mało liczne w stosunku do liczby zabytków i nie mogą być wszędzie w jednym czasie. My nawet chodząc po ulicach jesteśmy po prostu bardziej wrażliwi na to, co się dzieje z zabytkami i no, nie jesteśmy obojętni. Chcieliśmy swoją działalność sformalizować. Taka instytucja społecznego opiekuna zabytków jest bardziej popularna w miastach takich jak Kraków, jak Toruń, w Poznaniu. Z tego, co słyszałem, właśnie jesteśmy pierwszymi 8 osobami. Akurat wszyscy jesteśmy członkami Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Fortyfikacji. W związku z tym także skupiamy się na zabytkach architektury militarnej. Rozumiem. Powiedział pan o uzupełnianiu właśnie działań służb. Do kogo my możemy, do kogo do tej pory powinniśmy zgłaszać na przykład zauważoną właśnie sytuację uszkodzenia pomnika, bądź też zamiaru tego uszkodzenia? No to akurat do policji. Nie każdy pomnik też jest zabytkiem. Myślę, że najbardziej właściwym organem tutaj jest policja. Natomiast w przypadku uszkodzeń zabytków, czy też nawet nie bezpośredniego działania, ale na przykład niszczenia, czy braku opieki nad takim zabytkiem, wynikających chociażby z braku właściciela, czy z nienależytej ochrony, czy zabezpieczenia, no to w tym momencie już służby konserwatorskie. Rozumiem. Ja się tak zawsze zastanawiałem. Taki strażnik miejski, bądź też policjant, który przychodzi na przykład obok jakiejś fontanny, myślę, że nie każdy jest w stanie wyłapać, że coś się z tym zabytkiem dzieje. Trzeba mieć chyba wiedzę dość dużo na temat tego zabytku. Okay. Trzeba też być pasjonatem, żeby za każdym razem, kiedy się będzie w pobliżu tego zabytku przebywać, spoglądnąć na niego. No nie każdy strażnik miejski to musi robić. Jemu bardziej zależy na życiu, na bezpieczeństwie ludzi, ale są takie osoby, które więcej uwagi zwracają właśnie na zabytki i myślę, że to jest właśnie mowa o państwie. No być może. Pasje na pewno zawsze pomagały w rozumieniu świata, także załóżmy, że jest pomnik, w którym ma osoba na pomniku ma w ręce halabardę, powiedzmy, no tak. Nie zawsze każdy strażnik zauważy, że ta halabarda zniknęła no na właśnie. Przykład. Natomiast osoba, która zajmowała się tym wcześniej, czy fotografowała, powinna to zauważyć i w tym momencie zgłosić faktycznie. I wtedy wy przystępujecie do działania, wtedy wy zawiadamiacie odpowiednie służby, ale to już jest po fakcie. Czy możecie coś zrobić, zanim dojdzie na przykład do uszkodzenia, zanim coś odpadnie, zanim na przykład ktoś zniszczy? Odpowiem tak niebezpośrednio. Możemy zrobić, ale i robimy cały czas. Właściwie funkcja, którą teraz przyjęliśmy, jest funkcją społeczną. Ona formalizuje nasze dotychczasowe działania. Jednym z takich działań prewencyjnych uważamy, że jest chociażby przekazywanie informacji, popularyzacja wiedzy historycznej o zabytkach. Zabytki jednak są związane z przeszłością. Jest to popularyzacja historii, chociażby otwarta przez nasze towarzystwo Trasa Turystyczna na Forcie III na terenie Nowego ZOO, gdzie serdecznie zapraszamy zresztą. Od 28 kwietnia tego roku popularyzuje wiedzę o zabytkach militarnych. Dotychczas, mimo że twierdza Poznań ma już prawie 200 lat, nie było żadnej trasy stałej turystycznej, natomiast w tej chwili można zobaczyć, jak wygląda ta architektura, a przy okazji także dbamy o ten obiekt, czyli Fort III. Wiem, że będzie okazja do zwiedzania nowych fortyfikacji podczas 28-29 kwietnia Poznań Zapłócony. Tak, Poznań Zapłócony także. Współpracujące z nami towarzystwo Kenwerk otwiera trasę turystyczną na forcie 5A i z tego co wiem jeszcze będzie również udostępniony fort 2A. No właśnie, to tak przy okazji pikniku fortecznego. Dokładnie, przy okazji taka mała reklama, ale wróćmy do sprawy społecznych opiekunów zabytków. Ja panu przytoczę taki komentarz z forum. Mam nadzieję, że się pan nie obrazi. Ja tylko cytuję. Jakieś urzędasy normalnych ludzi czepiać się będą, bo se na fontannie usiadł jeden z drugim. Będą się czepiać? No nie urzędasy, tak jak mówiłem, społeczni, opiekunowie jednak, bądź co bądź.
robimy to dotychczas. Oczywiście w ramach zdrowego rozsądku, ja też chcę mieć wszystkie zęby do końca życia, także również reaguję w momencie, kiedy faktycznie dzieje się coś drastycznego. Rozumiem. Czyli przy fontannie można siadać, według pana? Ja uważam, że można siadać. Że przy można fontannie, siadać, tak, oczywiście. Poza warunkiem, że się nie niszczy, że się... Nie wchodzi na tę fontannę. Piękne miasto Paryż, w fontannach ludzie się kąpią. Co więcej, służby miejskie dbają o to, żeby woda tam nadawała się do kąpieli. No właśnie, u nas z tym jest trochę gorzej, ale to zostawmy innym służbom, na przykład sanepidowi. Nadchodzi lato, rzeczywiście może być ten problem, ale to tak jak mówię, to całkiem zostawmy na boku. Jak się dzielicie zabytkami? Bo rozumiem, że pan odpowiada za kilka zabytków, nie za całe Poznań, bo to jest raczej nie do ogarnięcia fizycznie. Kto wam przyznaje te zabytki, czy też możecie sami sobie wybrać, ja bym chciał się opiekować pręgierzem i na przykład bamberką, a ktoś inny jeszcze czym? Nie ma tu żadnych podziałów, żadnej regionalizacji. My po prostu jak normalni obywatele chodzimy po ulicach i tylko tyle, że po prostu jesteśmy bardziej wrażliwi na to, co się dzieje. Czyli zajmujecie się tak naprawdę wszystkim, co się znajduje w otoczeniu Was, gdzie najczęściej przebywacie? Dokładnie tak. Rozumiem. W jaki sposób można zostać społecznym opiekunem zabytków? No, należy zdać egzamin z wiedzy o ustawie o społecznych opiekunach zabytków. Interesować się oczywiście zabytkami. Tutaj, tak jak mówiłem, pasja na pewno bardzo pomaga. Egzamin jest u Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, który później przekazuje informacje o zdaniu tego egzaminu do prezydenta, który wydaje legitymację społecznego opiekuna zabytków. Polecamy zresztą tą formę również, jeżeli chodzi o realizację swoich pas. Rozumiem. W jaki sposób na przykład rozpoznać społecznego opiekuna zabytków? Czy na przykład można sobie wyobrazić taką sytuację, że ja na przykład widzę, że ktoś coś złego robi przy fontannie, już się czepiam tej fontanny, ale to jest taki chyba najbardziej nośny przykład i podchodzę, ja jestem społecznym opiekunem zabytków, proszę tutaj nie niszczyć, proszę nie oddrapywać tej farby, czy cokolwiek. Czy panowie mają na przykład jakieś odznaki, którymi mogą posiedzieć przed oczami i powiedzieć ty? Mamy legitymację wydane przez prezydenta miasta Poznania. Legitymacja? Tak, legitymacja. I potem możemy rozpoznać właśnie społecznego opiekuna. Tak jest. Rozumiem. W tym momencie jest Was 8. Czy wie Pan, orientuje się Pan, kiedy są następne egzaminy, kiedy są następne terminy, kiedy można się zgłosić? Terminy wyznacza Wojewódzki Konserwator Zabytków na wniosek samych zainteresowanych. Także my bardzo krótko czekaliśmy na zorganizowanie takiego egzaminu i w związku z tym zapraszam wszystkich chętnych do tego, żeby takie funkcje piastować, bo wystarczy się zgłosić do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. A według Pana w tym momencie takie zabytki, na które warto zwrócić uwagę teraz, jakie zabytki by Pan na przykład zgłosił, że w tym momencie one są zagrożone, w tym momencie istnieje niebezpieczeństwo utraty jakiejś ich części? No ja wrócę do fortów jednak naszych fortyfikacji poznańskich, bo z pierwszego pierścienia z twierdzy poligonalnej niewiele już zostało, natomiast z twierdzy fortowej mamy 18 fortów dookoła Poznania. Kilka jest faktycznie zniszczonych, natomiast one także są zabytkami. Wszystkie są wpisane jednym wpisem do rejestru zabytków. Natomiast no, wiele z nich niszczeje niestety. Nie ma funduszy, mają różnych właścicieli, bo częściowo właścicielami fortów jest miasto, ale są też w rękach prywatnych. Często są wykorzystywane tylko w niewielkim zakresie, natomiast ochronie podlega cały teren, nie tylko substancja budowlana, ale także wały ziemne i teren wkoło fortów. No to niestety sami mieliśmy przykład kiedyś kradzieży kraty fortecznej na forcie 6, gdzie w ramach naszego działania doszło do zatrzymania sprawców. Rozumiem. Dlaczego tak się właśnie dzieje? Dlaczego w Poznaniu te forty tak naprawdę wydawać by się mogło, że dla Was są bardziej problemem niż atrakcją? Myślę, że takie są. Po pierwsze, władze myślą, że generują koszty. Myśmy udowodnili, otwierając trasę turystyczną właściwie za pieniądze towarzystwa, także non-profit, że można otworzyć, ale także utrzymać, bo to już drugi rok funkcjonowania naszej trasy, bez jakichś większych funduszy, po prostu tylko i wyłącznie siłą własnych rąk i drobnymi składkami. Natomiast no, zadaję sobie to pytanie od kilku, może kilkunastu lat, już powiem szczerze, być może Poznań jest za dużym miastem. Mniejsze miasta widać, że dbają bardziej o zabytki fortyfikacyjne. Uważamy, że mamy piękne zabytki, takie jak ratusz, fara, katedra, natomiast fortyfikacje wciąż są niedoceniane. W Europie jest to inaczej. Być może ta turystyka kulturowa, turystyka forteczna będzie się bardziej rozwijała jeszcze w Poznaniu, natomiast no,
zrobiliśmy jakiś przyczynek do tego. Zobaczymy, jak się to będzie rozwijało. Mam nadzieję, że we właściwą stronę. Działacie w porozumieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, również z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Dałem jeszcze na sam koniec pytanie. Mamy nowego miejskiego konserwatora, panią Joannę Pałczyńską-Bielawską. Tak. I ona stwierdziła ostatnio, tak w takim swoim jakby expose, że będzie chciała doprowadzić do tego, żeby arena była zabytkiem. Co pan sądzi o tym? Jak najbardziej jestem za. Jest zabytkiem materialnym, także nie tylko to, co zostało wybudowane przed wojną, ale także Okrąglak również jest zabytkiem. Okej. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję. Nie spodziewałem się takiej odpowiedzi, ale dobra. Dziękuję jeszcze raz. Naszym państwa gościem był pan Marcin Walkowiek, społeczny opiekun zabytków. Jeden z ośmiorga, które działać będą w naszym mieście. Już działają. Dziękuję bardzo za wizytę w naszym studiu, a my za chwilę zobaczymy, o czym piszą portale internetowe.